Dzień dobry, kochani, witamy serdecznie. Dzień następny, kaweczka, chleb. Dzisiaj już po prostu już nie wytrzymam. Od kilku dni taką ochotę na chleb właśnie z pomidorem. Posłuchałam jeszcze rucholę. Ostatnio w polskim sklepie właśnie taką szynkę kupiłam. To jest jakaś chyba drobiowa, nie, czy z indyka, czy z kurczaka. Jakby z papryką, czy coś takiego. No i na to pomidorek i trochę cebuli. Mam tatuaż dzisiaj odwołany. Nie wiem jeszcze no kiedy w sumie, no ale no, trudno. Się zrobi, tak? Nie teraz, to za tydzień, za miesiąc. Jak będzie termin, tak, że mam w sumie taki luźny dzień. Oczywiście teraz Maniek tutaj będzie mlaskał. Smacznego, smacznego. I tutaj z boku czeka chlebek do pokrojenia. Wczoraj wieczorem Andrzej zrobił. Kilka vlogów wstecz, jak się cofniecie, jak też zaczynam od śniadania, żebym pokazywałam ten chleb właśnie. Maniek, awokado też z pomidorkiem, to tam jest przepis pod spodem, więc my zawsze robimy tak, że ten chleb po prostu zostawiamy na noc i na drugi dzień się go kroi, wrzucamy sobie to do woreczka, do zamrażalnika, po prostu wyciągamy ile, na ile mamy ochotę i ten chleb jest przepyszny. Też mąka, jaką warto do niego dodać, to jest mąka krupczatka. Ogólnie ostatnio miałam jakąś taką paczkę właśnie tej krupczatki i sprawdzałaś ta mąka właśnie w takich różnych wypiekach domowych. Także ja się biorę za śniadanko. Ja już ogarnięta. I co prawda miałam dzisiaj właśnie planować na tatuaż, no ale tak jak wam powiedziałam, chwilę wcześniej będzie przełożony. Ale stwierdziłam, że skorzystam z tego właśnie i tak pojadę do miasta. Mam jedną rzecz do oddania, tam kilka rzeczy jeszcze są do poogarniania, więc skorzystam z tego, no trzeba skorzystać. Założyłam sobie też dzisiaj pierwszy raz ten łańcuszek, który ostatnio kupiłam z Daisy, bardzo mi się podoba i na to mam z Misomy, takiego klasyka. Bluzkę, którą mam na sobie, też mam już od jakiegoś czasu i mam właśnie taką żółtą, białą i czarną i teraz wziąłam sobie taką spraną lilę, bo lubię ten jakby kuri koszulek, to jest właśnie kuri, który się nazywa Boxy, bo one mają właśnie tak obcięte rękawy, że widać mi fajne tatuaże i mają taką długość, no przy mnie tak, no dosyć długie są, ale ja je lubię sobie po prostu troszkę wyżej gdzieś tam wkasać, czy po prostu jakoś tak wiecie, pobawić się nimi, ale boxy t-shirt sobie możecie wpisywać, jeśli szukacie tego typu rękawów i tego typu kroju. I wczoraj przyszło też do mnie później już zamówienie z Zary i z 9 rzeczy zostawiam sobie jedną, ale mam jedną koszulę, taką, właściwie to jest fajna rzecz, później że wam pokażę, to jest ala koszula, ale można to nosić jako kurtkę, że jaki zamówicie rozmiar. Ja mam pokazać 3 rozmiary, ja jestem teraz taką 16, tak bym się określiła. I zacznę może od najmniejszego rozmiaru, ja wam ją podlinkuję w opisie na dole. I to jest sztos kolor dla zimnych typów kolorystycznych. Lata, ale też zimy z podtypem lata też będzie sztos. Ja wam mówiłam, że dla mnie jesień to są fiolety i to jest właśnie, czekajcie, tu bardzo ładnie kolor widać. I to jest taka właśnie koszula ala ze sztruksu. Z tego jaki rozmiar zostawicie, to może to być bardzo taka typowa koszula albo bardziej jako kurtka czy narzutka. Taka właśnie rzecz na ten sezon, jaki jest teraz, bo dzisiaj już jest trochę chłodniej, więc stwierdziłam, że założę. I teraz tak, to jest M-ka. I M-ka jest na mnie ok, gdybym chciała, ale ten, ale jasno, czekajcie. O, teraz. I M-ka jest na mnie ok, gdybym chciała sobie to zostawić jako koszulę. Patrzcie, tak to wygląda rozmiarowo. Zawsze rękawy podwinięte, bo tak mi jest najlepiej, ale będę pokazywała może na jednym takim puszczonym, więc rozmiarowo jest fajnie dopasowana, nie jest zbyt ciasna, także ta M-ka z Zary tak się prezentuje. Tyłek mi akurat tak w sam raz zasłania, ale inaczej, fajna dopasowana, luźna, komfortowa, można się w niej poruszać, ale ja lubię jednak troszkę luźniejsze kroje, bo chciałabym, żeby to było coś dłuższego i nie chcę używać tego jako koszulisko, jako kurtkę, jako taką narzutkę. Tutaj mam rozmiar L, który sobie planuję właśnie zostawić, 29,99. Nie jest jakaś super lekka, myślę, że właśnie taka ala przejściówka, tak to można traktować. O, i tutaj już jest trochę luźniej. Czekajcie. O, już jest trochę luźniej. I myślę, że jakby w tym rozmiarze najlepiej mi się wszystko układa. Fajnie, bo ma też kieszenie. O, i jest, mam wrażenie, minimalnie dłuższa. No jakoś tak nie wiem, jeszcze więcej komfortu mam.
tutaj w ramionach. Także kolor jest petarda. No mówię, mnie fiolety teraz mega ciągnie. No. I tą sobie chyba zostawię. No mega mi się podoba. Też mi się podoba dziewczynka, tylko to nie tego typu koszule, bo ona sobie za gruba i zbyt dużo tej struktury, ale na przykład mają takie gładkie koszule i mają, wiecie, zapiętą koszulę, a tylko jakby jedną część, jakby ten bok, mantel tak wstawiony w spodnie, zresztą fajnie wygląda. Takie fashion, niby to koszula od razu trochę, coś mi jeszcze na ręce brakuje, zegarka. O, także srebra dołożyć do tego jeszcze i też właśnie fajnie, bo ma takie guziki, wygląda jakby takie były właśnie znoszone, więc też mi się podoba, bo nie są też jakieś takie turbo złote. I teraz wam pokażę tą XL-kę, bo XL-kę też zamówiłam. No tutaj mi kolor wpadł w oko. No XL-ka już jest taka turbo, która jest za bardzo oversize, te kieszenie też są dla mnie takie zbyt duże i mam wrażenie, że to mi się taki wielki, wiecie, tutaj cyc robi i mówię nie, to jednak nie. Chociaż jest wygodna, ale to już jest taki jednak trochę wór się tutaj robi. Ja tutaj jestem w tej partii najszersza i na piersiach i na brzuchu, więc no to już jest trochę za dużo wręcz tej objętości. No też jest, no mam wrażenie minimalnie dłuższa, ale niepotrzebnie mnie poszerza. No chyba, że ktoś by chciał nosić to tylko typowo na taką właśnie cienką kurtkę, na przykład na golfy czy coś, to no, też byłoby ok. A tu już nadwiedzać, ile to po prostu kieszenie raz tak tutaj powiększają ten biust, więc akurat tego nie potrzebuję i nie mam ochoty, ani wiecie. Także z kieszeniami trzeba uważać właśnie. Więc jeszcze raz wam pokażę tą L-kę, którą sobie zostawiam. Gdzie jest ta metka? A nie, muszę to rozciąć. Dam radę tak to zdjąć. O. Więc. O, super. Fajnie się w tym czuję. O. Yes. Fajnie wyglądam, to się od razu fajnie czuję. I do tego sobie zakładam oczywiście klapki, Birkenstocki, bo korzystam z tego póki jeszcze można. Póki jeszcze można. I założę sobie tą poszetkę, żeby właśnie mieć coś na crossbody, bo na zakupy trzeba iść na wygodnie i tak zerkałam na komentarze chyba kilka vlogów do tyłu, jak wam pokazywałam te duże okulary, to podobają mi się wasze komentarze pod tamtym filmem, albo też, że dobry tekst, że kradniecie, że nie mów do mnie teraz. No to jest tak, dla mnie to jest właśnie taki vibe, taki mood, że w takich okularach to nie mam, po prostu daj mi spokój, nie, wiecie, że jesteście niewidzialne. Jeśli chodzi jeszcze o zęby, taki update dziąsłowy, bo wiem, że was to bardzo interesuje, to powiem wam, że już mi jest lepiej, ale wczoraj właśnie czułam się taka obolana, to poszłam do pracy właśnie wieczorem, miałam dwie klientki i tak mówię do dziewczyn, że to w sumie trochę taka niemrawa jestem. Wróciłam do domu, wzięłam sobie dwie tabletki przeciwbólowe i lepiej mi się spało. I takie jeszcze nowości makijażowych. Też ostatnio było kilka pytań, co to jest ta technika odwrócona. Technika odwrócona to jest taki rodzaj makijażu, że zaczynacie właśnie, robicie sobie pielęgnację, pudrujecie buzię, później dajecie setting spray na to bazę i na to podkład, że nie pudrujecie, właśnie to jest ta technika odwrócona. I dzisiaj wyjęłam sobie z szuflady ten podkład od Charlotte Light Wonder i też mi się podoba, jak wygląda. Bardzo ładnie, bardzo świeżo, więc zobaczymy, jak mi się sprawdzi. A puder, który mam pod tym, to jest ten z Essence. To jest puder, który polecam w ciemno każdemu, bo uważam, że naprawdę jest bardzo fajny, lekki, transparentny. Chyba, że macie skórę bardzo przytłuszczającą się, to niekoniecznie. I testuję też teraz te nowe produkty z Glossier. Pokazywałam wcześniej ten najjaśniejszy. Kupiłam dwa pozostałe. I powiem wam, że mam wszystkie trzy na sobie, wiadomo, w niewielkich ilościach, ale testuję, więc dam wam znać za kilka dni, co i jak. I czy coś jeszcze miałam mówić? Zrobiłam wczoraj zamówienie od Charlotte Tilbury, bo zwrócili mi pieniądze, więc zrobiłam jeszcze raz to, co tam chciałam. Też tą nową paletkę zamówiłam, żeby przetestować, bo dużo osób pytało, co o niej myślę, czy ona się nadaje i dla kogo się nadaje, bo lubicie tego typu właśnie paletki. Także chyba to tyle. Także ja się zbieram, lecę na zakupy i odezwę się, jak wrócę. Ja już w domu, jakoś tak się nieodpowiednio ubrałam na to wyjście, bo było tak duszno,
samym przystanku, to mówię, o trochę bije, spoko, ale już tylko wysiadłam w mieście i mówię, o Jezu, ale gorąco, mówię, uduszę się i po prostu teraz miałam chcę się porozbierać, ale było mi za gorąco, za ciężko, mówię, powinnam jechać w jakiejś krótkiej koszulce i w tych, w getrach i to byłoby mi najwygodniej, ale obskoczyłam parę miejsc, pozałatwiałam, co miałam pozałatwiać, chciałam tylko kupić jeszcze tusz do drukarki kolorowej czarny, ale okazało się, że była dobra promocja w jednym sklepie, że był jeden, drugi za pół ceny, ale nie było jednego z tych właśnie, co był na promocji, więc nie kupiłam. Ale no takie sprawunki pewne poczyniłam i wam pokażę na przykład, że kupiłam poduszki z Primarku, były, więc cieszę się, że się cofnęłam i to są te poduszki. One wyglądają właśnie takie trochę stare, chciałbym powiedzieć zniszczone, nie zniszczone, są takie dosyć ubite, nie jakieś turbo sztywne, ale nie są też jakieś puste, kosztowały 10 funtów, także to jest taki odcień lnu, mleko owsianego, fajnie, bo jest taka struktura, takie różne wzory i właśnie te, bo dwie mam, te poduszki pójdą tutaj do sypialni, szukam jeszcze cały czas jakiegoś fajnego takiego właśnie koca, które będę mogła też dać do... Mogłem się pogniewać, trochę koca, którą będę też mogła dać jakby z góry na tą wersalkę. I też kupiłam kilka rzeczy, na przykład w Marks & Spencer, bo chciałam właśnie iść po jakieś tam owoce i po warzywa. I kupiłam tiramisu. Wiecie co, ono kosztuje chyba 2,70 i to jest jedno z lepszych tiramisu, jakie jadłam. Jest bardzo delikatne i trzeba gryźć, miękkie. Kupiłam też jedną bagietkę, taką białą. I czekajcie, bo tu jeszcze mam z Marks & Spencer parę rzeczy. Nie mam, kto wie. Ale jestem taka po prostu, aby nie wiem, maraton przebiegła. Masakra jakaś. I kupiłam coś, co nie wiem, co gdzie postawię. Inaczej, począłam do TK Maxa i chciałam kupić jakieś takie jesienne takie ozdoby do domu. Ale nic nie było, nic dosłownie. Tam parę jakichś pierdół na Halloween. Ale zobaczyłam Marks & Spencer takiego właśnie liska chytruska z sukulentem i stwierdziłam, że nie wiem, gdzie go jeszcze postawię. Pewnie przy tym, przy łóżku, bo tam mam też taką jedną taką musztardową doniczkę, więc stwierdziłam, że tam lisek chytrusek może stać. Także super cute. Wzięłam też te nektarynki, co ostatnio. One są już trochę twarde, więc będą mogły poleżeć. Na przecenie, patrzcie, chyba za 1,30 funta. 2, 4, 6 takich małych awokado. No, 1,34 funta. Także akurat tak codziennie do śniadania takie awokado zejdzie. Także super. Wziąłam też pomidory. Nie było innych, a chciałam takie właśnie większe. I tutaj wzięłam jeszcze właśnie małą paczkę truskawek, bo też mam ochotę właśnie zmiksować i zjeść. I tutaj jeszcze poszłam do Holland & Barrett i kupiłam witaminę D2, bo ja kupuję się tą 2000, a kończyła mi się, więc chciałam taką samą jakby dawkę. I tutaj jeszcze Holland & Barrett kupiłam magnez, tylko widzę, że tutaj trzeba dwie tabletki dziennie. Nie było takiej opcji, żeby jedna tabletka była dziennie, no ale wzięłam magnez, chociaż pisałyście mi, że... Dlaczego tak krzyknęłam? Pisałyście mi, żeby gorzką czekoladę jeść i pić kakao. Także to też jest dobry pomysł, no ale już kupiłam. Jedna z was mi właśnie dzisiaj pisała, że... Czekajcie, sobie tylko wyjmę tutaj to, co jeszcze potrzebuję, bo mi to zaraz spadnie. Że używa właśnie z CBD, olejek CBD 5%. I była promocja właśnie jeden, drugi gratis, czy tam jeden, drugi za grosza, chyba jeden, drugi gratis. No i kupiłam. No i to jest też coś takiego, co ma właśnie pomagać w zasypianiu i tak dalej. Jeśli macie jakieś doświadczenie z tymi olejkami, dajcie znać, możecie mi napisać tutaj pod filmem, możecie nagrać mi wiadomość głosową na Instagramie, napisać na Instagrama, na Facebooka, na maila, gdziekolwiek. Czy macie właśnie jakieś rady, porady, wskazówki, jak to powinno wyglądać? Kupiłam właśnie taką, byłam z tym Holland & Barrett i mówię dzisiaj właśnie rano miałam tę wiadomość na Instagramie, więc mówię, dobra, zobaczę i akurat była dobra promocja. I byłam jeszcze w Butcie i kupiłam takich, nie wiem, podstawowych rzeczy, płatki,
niestety nie było na promocji dezodorantu, a już mi się kończył, także wzięłam, jak to mówię, Tytana. No i też wzięłam sobie duży suchy szampon. Pamiętam, są takie matowe te opakowania z Batiste. Wziąłam też mały z nadzieją, że mi się przyda za niedługo na wyjazd, no ale właśnie tak rzucił mi się w oko, mówię, a wezmę, bo to jeść nie woła i nawet leżeć może. No i wziąłam sobie jeszcze na zapas, bo zawsze gdzieś tam chwycę na zakupach dwufazówkę z Nivea i bardzo ją lubię do demakijażu. I mam ochotę się coś napić i patrzę, czy już pada, chyba zaczyna powoli, bo właśnie dzisiaj zapowiadali deszcz, także koniec lata. Myślałam, że jeszcze sobie może obiad zimną ogródko, chociaż nie mogę, bo mam przecież zadeszony, ten stół jest pod zadeszeniem, to chciałam powiedzieć. Moje plecy, mój garb, masakra, więc mam jeszcze dobry czas, także sobie to na spokojnie rozłożę, postawię listka chytruska w nowym miejscu. Sukulenty, no sukulenty to powinny przeżyć. No uroczy, nie? Taki jesienny akcent. Chociaż czekam już, w sumie nie zwróciłam uwagi. O, zaczyna padać. Czy już są takie właśnie mało ozdobne dynie? Bo też bym mogła do pracy kupić kilka tam postawić, żeby to fajnie wyglądało. Na koniec pokażę wam jeszcze zamówienie od Charlotte Tilbury, które właśnie rozpakowałam. W sensie kupiłam, przyszło, rozpakowałam, może tak. Więc zamówiłam małą wersję mojego ulubionego produktu do utrwalania makijażu. Chyba to jest jedynie inna wersja zapachowa, bo jest troszkę inna szata graficzna. I tutaj pojemność to mamy 34 ml. To także naprawdę bardzo fajny taki produkt do takiej wyjazdowej kosmetyczki. Więc to od razu do wyrzucenia, to na bok. Zamówiłam ze swoich takich starych ulubieńców, to już jest moje, nie wiem, piąte, siódme opakowanie. Przepraszam, puder. I widziałam porównania, oczywiście na TikToku, że jest puder z Number 7, który jest podobno zamiennikiem. Jak będę miała jakiś kupon na markę Number 7, to kupię i wam porównam. Ale jest to mój absolutnie ulubiony puder, bardzo delikatny, praktycznie na skórze niewidoczny, fantastyczny pod oczy. Ogólnie jeśli, nie wiem, kompletujecie swój kuferek, taki wiecie, kuferek wizażysty i potrzebujecie naprawdę bardzo dobrego, uniwersalnego pudru pod oczy dla każdej klientki, to ten wam bardzo polecam. Tutaj dwie próbki. To serum już kiedyś miałam kilka próbek i było bardzo przeciętne. Nic szczególnego. Ale teraz są nowe jakby opakowania, takie kapsułki, fajne, także no wiecie, dwie próbki do wyboru, więc jeszcze raz wziąłam to serum i krem, super lekki krem, zobaczymy, bo u mnie tej Magic Cream na dzień i na noc to u mnie zero jakiegokolwiek efektu, na zasadzie, nie wiem, fajny, po prostu takie nałożę i potrzebuję coś jeszcze, bo jest trochę za mało. Zamówiłam również po raz kolejny te produkty, to jest kolejne opakowanie, to mówię, powiedzmy, że piąte, to też powiedzmy, że piąte. I to jest ten jej Magic Away Liquid Concealer, odcień 2, jest bardzo uniwersalny, jeśli chodzi o takie polskie urody, bo powiem wam, że ja mam go w pracy i on też naprawdę na 9 na 10 klientek naprawdę bardzo dobrze wygląda, mam go jeszcze w pracy. On przychodzi tutaj z taką, czekajcie, żebym tego nie wyrzuciła. On przychodzi z taką jakby gąbeczką, dla siebie używam w ten sposób, w pracy mam to zdjęte, po prostu wykręcam na tackę. Nie ma tego produktu zbyt dużo, bo tu jest tylko, tu są tylko 4 ml, no ale nie szkodzi. No i tutaj nowość z tej kolekcji Nudegasm Face Palette i już wam pokażę, jak wygląda ta paletka. Przepiękne odcienie, taki właśnie nude, róż z rose gold. Szata graficzna może być całkiem spoko. I tutaj mamy w sumie 4 razy 3,8 grama. I tak w środku wyglądają te, tak przebrałam się już, tak w środku wyglądają te produkty. Zrobimy sobie teraz tylko swatche, bo powiem wam, że one tutaj naprawdę wpadają w takie ładne, chłodne tony. Ja mam też jej tą paletkę Hollywood Star Bronze Glow, wiecie którą, i ja to zrobię jutro porównanie. Róż też jest bardzo ładny, taki dosyć uniwersalny bym powiedziała, a te bronzery wpadają w takie dosyć chłodniejsze tony. Nie, że takie szare, tylko chłodne. Tutaj nie widzę za bardzo pomarańczu, ale czasem to inaczej wygląda na swatchu, więc tylko teraz zrobimy takie lekkie swatche. O, czuję, że dosyć szybko będzie można zniszczyć tą bazę z, czekajcie, sprintem. Jeszcze bardziej was może, o, dam tak, o,
żeby było lepsze światło. Także taki szampański bym powiedziała, ale dosyć ładny. Też zobaczmy, trochę będzie się utrzymywał ten produkt. Bardzo podobna konsystencja, jeśli chodzi o róż do policzków. Ale już taki troszkę jest cieplejszy na słoczu. Trochę inaczej wypada na słoczu niż w opakowaniu. Zapraszam, że nagram słoczy takie na zewnątrz. No ale to już taki cieplejszy jest. No ale dobra, zobaczmy jak te bronzery. A szkoda to dotykać. No ten jest taki typowy chłodny. Mam nadzieję, że nie będzie to identyczny produkt jak ta, jak, że te nie będą takie same jak te, które już mam, bo to byłoby, no głupie po prostu. Te bronzery są chłodne. Patrzcie. Już wam pokażę. No ten wpada w troszkę bardziej ciepłe tony, kiedy tak mam porównać jeden przy drugim, ale to jest paletka, która myślę, że naprawdę ma potencjał. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jeszcze ten rozświetlacz. No nie, no róż jest bardziej właśnie ciepławy, więc jakby... No zobaczymy, zobaczymy. Ja już dzisiaj się malować drugi raz nie będę, więc teraz sobie zrobię taki filmik właśnie, może nie wiem, z makijażem zamiast vlogmasa, albo po prostu, że jakiego vlogmasa, zamiast vloga, albo po prostu na początku vloga sobie przetestujemy tą paletkę, bo jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Ale powiem wam, że te brązy naprawdę się dobrze zapowiadają. Jestem w szoku. Dobrze, kochani, także na dzisiaj to tyle. Ja idę sobie rozpakować te rzeczy. W sensie idę je położyć na miejsce. A z wami się widzę jutro w kolejnym filmiku. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!